Siema, witajcie w nowym materiale na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić śluby oraz szypy na waszym serwerze Discord. Standardowo, jeżeli film ci się spodoba, to nie zapomnij zostawić łapeczki w górę oraz walnąć suba na kanale. Tutaj macie fajny komentarz i bez zbędnego przedłużenia lecimy do oglądania. No z pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, no to po prostu wchodzimy sobie na link podany w opisie. Jest to link do Editbota. Jest to bot, który będzie wam nam właśnie odpowiadał za śluby na naszym serwerze Discord. Klikamy sobie tutaj, zaloguj się, autoryzuj, po czym klikamy przejść do panelu, serwery i tu właśnie z tej listy wybieramy sobie serwer, do jakiego serwera chcemy dodać naszego bota. W moim przypadku będzie to serwer poradnik, klikamy zaproś bota, kontynuuj, autoryzuj. Tutaj klikamy jestem człowiekiem. I jeśli wyskoczy nam takie okienko zautoryzowano, to znaczy, że wszystko się powiodło i kiedy wejdziemy na nasz serwer Discord, dostaniemy wiadomość, że Editbot w moim przypadku właśnie wylądował, zależy jakie macie przywitanie włączone, ale dobra, to już mniejsze. Tutaj możemy zobaczyć, że Editbot właśnie został dodany do naszego serwera, ale jeszcze zanim zaczniemy go konfigurować, to wchodzimy w drugi link podany w opisie do bota Yggdrasil. Klikamy dodaj do Discord. Wybieramy z tej listy nasz serwer, w moim przypadku to będzie serwer poradnik, kontynuuj, autoryzuj, jestem człowiekiem. Kiedy właśnie pojawia się takie okienko, to już tak naprawdę możecie zamknąć te obydwie przeglądarki, te dwie karty w przeglądarce i wtedy dostaniecie na waszym serwerze Discord właśnie taką wiadomość, jaką tu się wyświetliło. Z różnymi tam informacjami, że ten bot, jeśli macie taki prefiks, dwa takie myślniki, help, to wtedy wam wyświetla wszystkie komendy dostępne na waszym serwerze. Do tego bota. Najpierw zajmiemy się shipami na naszym serwerze Discord. Shipy to są takie po prostu, oznaczacie sobie osobę i wam pokazuje, w jakim stopniu do siebie pasujecie, czyli to jest takie jakby trochę wróżenie. No ale dobra, pokażę wam, jak to działa. W moim przypadku to będzie, że oznaczę tutaj Miłosza, mam takiego kolegę, który po prostu siedzi na Discordzie i ja go oznaczę i zobaczymy, jak do siebie pasujemy, tak, w tym bocie. Klikamy dwa razy myślnik, piszemy przy i py. I oznaczamy naszą osobę. W moim przypadku to będzie oczywiście, musimy napisać Miłosz. I wyskakuje nam wiadomość, że w 51% pasujemy do siebie, tak? To jest też dziwne, ale też co działa w tym bocie. Jeśli napiszemy sobie ship i oznaczymy samego siebie, to też nam pokaże, w ilu stopniach, ilu procent do siebie pasujemy. No ja do siebie pasuję w 43 stopniach. Ale dobra, mniejsza. Tak naprawdę tak wyglądają te shipy i możecie sobie zrobić, nie wiem, osobny kanał do tego. Na waszym serwerze Discord do shipów różne, możecie naprawdę się z tym bawić. Jeśli wpiszecie myślnik help, to macie jeszcze na PW wam wysyła bot właśnie wiadomość z, naprawdę z ogromną ilością komend. Z tego bota korzystam tylko z shipów, bo wiem, że one są w innych botach chyba nie występują, ale dobra, mniejsza. Teraz zajmiemy się naszymi ślubami na Discordzie. To jest bardziej trochę bardziej skomplikowane, ale nie jest jakieś trudne, no ale dobra, pokażę wam. Po prostu piszemy sobie kropka ślub. Kiedy wyślemy sobie taką wiadomość, to jakby bot dodaje nas do jakby takiej kategorii śluby. I teraz jeśli chcecie na przykład z jakąś osobą brać śluby, to dana osoba też musi być jakby w tej kategorii śluby. Więc na przykład jeśli ja chcę teraz wziąć z Miłoszem ślub, to on też musi napisać kropka ślub. Jak widzicie, kiedy napisał, to nigdzie wam nie pisze, że dostał jakby dodany do tej kategorii, ale to tak naprawdę działa, musicie mi po prostu wierzyć na słowo. Jeśli osoba, z którą chcemy brać ślub, właśnie jest dodana do tej kategorii, to teraz możemy sobie napisać, mamy tutaj trzy takie podpunkty, możemy poślubić osobę, możemy z nią wziąć rozwód i możemy sobie nadać rolę mąż albo żona, czyli zmieniać tak jakby płcie. Ale to pokażę wam po prostu zaraz. W pierwszym przypadku po prostu poślubimy sobie Miłosza, napiszemy kropka ślub, poślub i oznaczymy naszą osobę i widzimy, druga osoba musi napisać w przeciągu 30 sekund, zgadzam się. Najlepiej to sobie po prostu skopiować, Ctrl C lub prawym i kopiuj i po prostu sobie tutaj wkleić, jeśli napiszemy coś takiego. Ważne naprawdę, musi napisać tak samo z dużych, musi być E, naprawdę musi być tak samo, więc najlepiej sobie skopiować, żeby po prostu w tych 30 sekundach się zmieścić. I kiedy właśnie już jesteśmy w tym ślubie, w tym związku, to możemy teraz wziąć rozwód, ale to pokażę wam na końcu. Jeszcze przed tym pokażę wam, jak działają nadawanie sobie męża albo żony, te role, dobra, nieważne. Piszemy sobie ślub, rola i piszemy sobie, no w przypadku moim, ja chcę być mężem, tak, napiszę mąż.
jakby ja jestem teraz płeć zmieniona, a teraz jak miłość napisze kropka ślub żona, to właśnie tak jak tutaj możecie mieć taką, taką jakby sytuację, że bot wam napisze poczekaj jeszcze chwilkę. Czasami ten bot po prostu tak się ładuje, możecie chwilę poczekać, możecie spróbować też kilka razy, po prostu nie wiem, ten bot może musi tam coś sobie załadować, nie mam pojęcia naprawdę, ale jeśli będziecie próbować kilka razy albo zaczekacie, powinno się udać. Dobra, jeżeli po prostu wam po paru próbach będzie wyskakiwał błąd, to znaczy, że jakby druga osoba już ma nadane tą jakby kategorię żona. Dobra, i trzecią opcją, jaką wam pokażę, to już to jeszcze raz napiszę ślub. To jest rozwód. Piszemy po prostu sobie kropka ślub rozwód. Tutaj nie musicie oznaczyć osoby, gdyż po prostu to automatycznie wam jakby rozdzieli wasz związek bez oznaczania osoby. Klikamy sobie enter. Jeśli po prostu wyskoczy wam taki error, to musicie po prostu chwilę zaczekać, albo druga osoba może to zrobić za was, ale no ja w moim przypadku chwilę zaczekam i po prostu jeśli wszystko się załaduje, to spróbuję jeszcze raz. Jak widzicie, napisałem sobie kropka ślub rozwód. I rozwód zawarty, czemu miłość jest taka okrutna, to jest wiadomość, którą wysyła wam bot. Jeśli wam nie zadziała, będą wam cały czas wyskakiwać errory, jeszcze nie jest tak dobrze skonfigurowany. I jeśli jeszcze ta opcja tak dobrze nie działa, to po prostu sobie nadajcie jeszcze raz jakąś rolę mąż albo żona. To wtedy muszą po prostu być dwie różne płcie, jakby mąż i żona. Widocznie wtedy się może nie załadowało lub coś takiego, nieważne. Ja sobie zmieniłem na żonę i wtedy to zadziałało. Naprawdę to myślę, że to będzie przez twórców cały czas rozwijane, ale póki co to właśnie działa w taki sposób. Ten bot również ma jeszcze dużo innych opcji, jak na przykład kropka help, to wam wyskoczą wiele innych komend i różnych opcji, których też są bardzo świetne w tym bocie. To jest jeden z lepszych botów pod względem administracyjnym, ale to jeśli będziecie chcieli, to nie wiem, napiszcie w komentarzu lub coś takiego. I to tak naprawdę by było tyle z tego poradnika. Jeśli chcecie coś jeszcze wiedzieć na temat jakichś konkretnych botów, jakichś opcji na temat Discordu, jakichś serwerów i tak dalej, możecie chcecie serię zrobienia całego serwera od zera i później jakiś konkurs właśnie na ten serwer Discord, jeśli skończymy już całą serię, to piszcie w komentarzu. To by było na tyle, ja się żegnam. Dobra, to już tyle w tym materiale. Jeżeli ci pomogłem, to zostaw łapeczkę w górę oraz strzel suba na tym kanale, żeby być na bieżąco. Ja się żegnam, siema.